Hej, hej, witajcie w Cyfry 5, Indonezja na boskim poziomie trudności i jak widać tutaj Sulejman i Elżbieta zawierają pokój. Zawierają go dlatego, bo zapłaciłem Sulejmanowi, by to zrobił. Ponieważ obawiałem się, że zdobędzie Londyn. Tak mogło się stać, także trochę kasiory musiałem wybulić. Dałem mu trufle, moje jedyne trufle musiałem mu dać. Coś tam jeszcze mu dałem, także trochę mnie to kosztowało, ale to oznacza, że Sulejman Londynu nie zdobędzie. Ja to zrobię, no i będę miał bazę wypadową do tego, by atakować były angielskie miasta, które w tym momencie są miastami osmańskimi, jak widać. Tutaj Stambuł, także ta gra warta jest świeczki. To na pewno, to na pewno. Przewikane. Ogólnie ta giera zapowiadała się nam fajną, taką dość łatwą w tym ostatnim etapie gry. Ale wcale taką nie będzie, bo widać, co Sulejman tutaj wyprawia. Przez tego pierdykanego Osmana ja nawet w tym momencie nie mogę zaatakować Japończyka, który no jako tako daje opór i odpór Sulejmanowi. Gdyby nie on, gdyby nie szalony Oda, no to Sulejman już by mógł tę mapę zdominować. Tutaj przynajmniej. Pewnie machnąłby już Londyn. Być może by już brał się za Portugalię właśnie. A może ja bym podpisał sojusz? Ale nie, ja chcę mieć kontrolę nad momentem wejścia w wojnę z Sulejmanem, także wolałbym się w to nie wciągnąć. Także spadaj. Już opowiadałem, jak planuję złamać sojusz z Imperium Osmańskim. Zrzucić na nich bombkę oczywiście. Goa. Kręcił się ten osadnik, a tutaj w końcu miasto założyli. Ouu. Czy to jest... Ta, to japońskie. No, to widzicie. No jakby zdobył te Antananarywę, to by było dobre. Bo ja bym miasto odbił i wyzwolił. Chociaż wydaje mi się, że najszybszym sposobem na zwycięstwo będzie zwycięstwo naukowe. No i tak też chyba kombinuje, coś mi się wydaje. Militarnie pokonać Sulejmana wcale nie będzie tak prosto. Albo zbyt w siłę urósł, a będzie rósł jeszcze bardziej, to na pewno. Bo jak te jego miasta, które niedawno zdobył na Kamehameshe, chcieli do siebie, albo ogólnie jak one zaczną pracować, te bunty się skończą, no to przecież będzie miazga. Także kurde, będzie się działo jeszcze. A, i wziąłem te jednostki przed odcinkiem, już kliknąłem. One mi tutaj będą potrzebne. Także jak najbardziej je tutaj na ten przyszły front wyślę. Widzicie, ile tego ma? I to go Londyn wiązał chyba, te jednostki. A teraz płyną. Kurde, ja mam problemy ze złotem. One są oczywiście do ogarnięcia bez większego kłopotu, także ja się tym nie przejmuję jakoś szczególnie. I teraz tak, czy ty będziesz tu mógł wylądować? Masz... A, 4, 1, 2, 3... to tu ewentualnie mógłbym wyjść. Dobra, to nie jest zły plan oczywiście. To się w kółko pojawia. Już dawno tego nie ma, a się pojawia. Pod tym względem niestety coś nam się ta giera zbugowała. Ewidentnie. Idziemy to zaatakować. Dobra, tam można by pokombinować jakieś rzeczy. Nie głupie szlaki. Ale trudno. Oż kurde, minus 18. Ej, to nie fajnie. To nie fajnie. Kurczę, jakiś szlak handlowy bym splądrował. Jest tu jakiś nowy? Tamte to do mnie płynęły. O, cholera jasna. Cholera jasna, spódnica ciasna. Dobra, pan tutaj. O, widzicie? A, weźmy to zabijmy. To też będziemy musieli, ale to bomberem zwalniemy. Chyba, żeby ten miał zasięg. O. I 1, 2, 3. Ale chwilka.
Najpierw może tutaj podejrzyjmy. O, nie ma tu niczego. Bezpiecznie. No żadnej jednostki lądowej. Także wparuje tutaj jak do siebie z tego wychodzi. Tylko myślę jak to zrobić. O, ten stąd nie może strzelić. Tu mu się punkty skończą, albo tak go dobijemy. No, tak to zabijmy. W tej turze chyba to miasto zdobędę, także może czekajcie, wstrzymam się z tym atakiem. Zaatakuję za to tymi bomberami tutaj. Pyk. Leci jeden. Leci drugi. I leci trzeci. I czy to wystarczy? To jest dobre pytanie. Bo jak to nie wystarczy? Miasto ma 112 obrony. To jest dużo. No, a nie. Chyba powinno się udać. To spokojnie. I tym najprawdopodobniej wparujemy. Jeden i drugi awans może otrzymać. To jest fajne. Ale chyba tym słabszym zaatakuje. Dobra, trzeba chyba z tego wychodzi zaatakować wszystkimi. Nie ma co tam kombinować. Zdobylibyśmy tutaj kraby, aluminium, ropę. No, ładne miasto. I dlatego te jednostki tutaj ciągnę, bo jakiś taki malutki front tutaj stworzę. O kurde. O kurde, może się nie udać. Bo to już nie pyrgnie. O jajko. No nie uda się. Ja pierniczę. Te już nie sięgną, a przeliczyłem te swoje siły. No tak czy siak zrobię to w kolejnej turze, także tragedii nie ma. A, dobra. Tak, bo to z obcego terenu nie mogę już robić takich rzeczy. A to też Mosiek jestem, zapominam czasem o takich prostych sprawach, ja pierniczę. Muszę być na własnym terenie. Wylądujmy tym panem tutaj, zobaczmy co się podzieje. Nie będę plądrował, bo to moje już. A tym gdzie mogę wylądować? Stąd i tak nie będę mógł strzelać. W tej turze, ale w kolejnej już bym mógł. Tutaj tylko tutaj, potem tu nie wejdę. A weźmy tutaj, wylądujmy. Nie ma ta Anglia żadnych jednostek? Poważnie? No nie ma w co postrzelać. Trochę szkoda. Nie wiem, czy próbować atakować. A, spróbuję. Mam nadzieję, że nie zginie. A, zabrakło. A, szkoda. Ojejku, minimalnie zabrakło. Bo ten nie może atakować, niestety, w jednej turze. O, także zrypałem. A dajmy go na górkę, jak już tutaj siedzi. Plądrował nie będę. Martwi mnie to, że mam 18 na minusie. Za chwilę będę miał pewnie jeszcze więcej. Tylko niech to przeżyje, kurczę. Czemu on mnie wali? Zabił mi niszczyciela. Ale żem się głupio dał zabić. Dobra, niech ci będzie. Ale głupio straciłem jednostkę, no nie mogę. Ejko, dobrze, że mam drugiego tam. Mediolan, Yoda, co? Nie, przekupił mi Mediolan. Minus 12.
kupca bym wielkiego potrzebował, to bym go tam wysłał. Ej, Mediolanek, ty frajerze jeden. Co żeś mnie zdradził, gnido. Nie mam co na złoto rywalizować się z Osmanem, bo on bankowo będzie w stanie mnie w przeciągu najbliższych 5 tur przebić. To bankowo. Także ja nie będę z nim tam rywalizował, kombinował. Muszę jakoś, kurde, na zadania. Na zadania. Wielki inżynier. 11, no właśnie, tam niewiele. No nie chciałbym mieć, kurde, przyczółek Osmana pod swoim stołecznym miastem, rdzeniem mojego imperium. To było słabe. Aj, chyba nie zdobędzie tej Antananarywy. Ale się napierniczają. Pewnie kompletnie nic z tego nie wyniknie, ale niech się napierniczają. Powinien być też komunikat najważniejszy. Zrzutów atomowych. I to by było warto zobaczyć. A te pozostałe tam takie pitu-pitu strzelanie to tam w ogóle niepotrzebne. Gdzie kurde bijam na moim terenie? Małpiatki. Ja myślę, że jakbym się powstrzymał od jakiegoś tutaj zbędnego kombinowania, to bym tę grę naukowo wygrał już. I niewykluczone, że tak będziemy robili, ale nie wiem jeszcze na jakim etapie podejmiemy ostateczną decyzję. Tutaj były dwie bomby atomowe. Nie mamy żadnej, czyli je przeniósł. Z tego wychodzi. Dobra, szczalmy sobie, żeby jakieś tam doświadczenie zdobyć tymi jednostkami. Czyżbym... O, musiał dobić. Ojejko. Dobra, zostawimy te jednostki tutaj. Się fortyfikuj. A ty też się fortyfikuj. Ty se pyrgnij w to. Ty se podejrzyj może troszkę. O kurde, nie ma tu niczego. Jaka bieda. Jaka bieda. Pierdygnijmy może tym. Bo on doświadczenia potrzebuje. I tym tu wpadnijmy. No teraz to już bankowo się uda. Ale straciłem głupią jednostkę niestety. I to fajne nie jest. No, żegnam. Zobacz miasto. O! Borobudur. Plus 5. A to mi się tam nie przyda. O! Wielkie dzieła i zaraz je przeniesiemy. Stwórz marionetkowe. No, wiedziałem, że na razie będzie problem. Zaraz to się ogarnie. Ojejku, zaraz to się ogarnie. Teraz tak, to już mój teren. To są dobre jednostki. Dobra, to tego może dajmy tu. Tamtym się wrócimy za moment. Tego się przebazuje. Od tych zaczniemy. Wracamy nimi na nasz posterunek tutaj. Jeden i pyta o tego, dobra. Dwa. Ich wysyłamy właśnie tutaj. Do Zatoki Angielskiej. Kanał La Manche to będzie tutaj. O, nawet to podobne do Brytanii. Zobaczcie, tylko ta Irlandia jest taka malutka. Ale troszkę podobne. No to fajnie. Nie zauważyłem wcześniej. No właśnie, tym to będę gdzieś lądował chyba. Nawet już się chyba mogę wrócić. Tutaj. Myślę, że tak. Znowu szykujemy się na Japończyka. Bo nic sensownego, innego chyba w tym momencie zrobić nie mogę. Dobra, w kolejnej turze, bo będziemy wracali. Pytanie, co z tymi jednostkami? Dobra, też tutaj.
I też tutaj. 33 natury. No to się ogarnie bankowo. Tu się giełda robi. Tutaj potem, a już możemy założyć, że bank będziemy robili. Gdzieś zakolejkowałem też... gdzieś tu chyba. Tak, giełdę. Także dobrze będzie. Mogę też w każdym momencie wziąć, przecież zrobić bogactwo. To też jest oczywiście dobry plan. Także możliwości jest sporo. Handlować też by się dało. Może jakaś tam kulturka też wpadnie i coś fajnego się za to weźmie. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby tam było coś takiego, co zwiększa złoto. Dobra, weźmy tego ziomka do Stambułu. Ruch. Szukamy Stambułu, wiadomo. Zerknijmy na demo. Naukowo wygrywam. I tak musi zostać. Cóż tu się w ogóle podziało? Dobra. Miasteczko całkiem ładne. Trzeba będzie naprawić trochę rzeczy. Aha, i ten, właśnie, tak coś mi się zdawało. Ciekawe, jak ten London się tam ogarnie. Czy będzie generował sam siebie sporo kultury. Może tak być. Tu jeszcze coś mogę dać. A to dajmy to tu. 162 galancie. No tu jeszcze. Ale to w przerwie się może pobawię. To musi być sztuka. Nie mogą być artefakty. Ja sztuki to chyba tyle nie mam. Tak, tutaj też artefakty. No to nie będę kombinował. Dobra, to dajemy tutaj. Tutaj. No ale chwila, jakbym ja nie zrobił może tak. No właśnie, tak mi się zdawało. Tutaj. Tutaj. No i tutaj. No i całkiem ładnie. Ojejku, lubię te zabawy. Lecimy dalej, lecimy dalej. Ustawię tutaj pod Londynem te jednostki lądowe, a pozostałymi wracam do siebie. Nie. No ja już prawie, wiecie, kończę drzewko naukowe. Także on by na tym więcej zyskał, bo by się zbliżył do mojego poziomu. Czyli do maksimum już niemalże. Chłopaki ciągle się biją. Coś tam z tego wynika, ale nie to, na co liczyłem. Czyli kolorowe, tęczowe pola, o takie jak tutaj. Ottomana, Osmana. Jedno i drugie pasuje tak naprawdę. Dobrze, że kurde Sulejman nie wali atomówkami w tereny Japończyka, bo to byłoby problematyczne. Także dla mnie. Bo ja już te włości tutaj traktuję jak swoje własne, szczególnie te. Także kurczę. Nie fajno, ale Japończyk chyba zabija, morduje. Dobrze. Bardzo ładnie. Kto by się spodziewał, że będę Japońcowi kibicował, no? No ale tak wyszło. W ogóle jak się tak pastelowo zrobiło na mapie tego świata, bo jedno... Było takich dużo jaskrawych kolorów przecież, ale tutaj widzicie. Polinezja już dogorywa. Holandia była taka pomarańczowa, no. Też jej nie ma. Czerwona Hiszpania też przepadła. O, tutaj... Aż tyle tego tutaj było? Nie jestem pewien, ale to już było wcześniej. Więcej czegoś takiego na terenie wroga. To by dobre było. A, no i straciłem niszczyciela, czyli muszę go odbudować. Super. A, piernicze. To, żem dorobił.
Jajka, i odbudować trzeba, no. Jak trzeba, to trzeba. Weźmy takie. I niech się leczy w tym mieście. Które lepsze? O, jedno i drugie słabe. Dobra, to ustawiamy tutaj. To do miasta. Tego notabę zabieramy z powrotem na front. Tam, gdzie był. Ciach. Ciach. I pan też ciach. No jakby mnie zaatakował ten wariat. Sulejman. To najprawdopodobniej by to moje miasto niestety zgarnął. I niestety ja nie posiadam krabów, bo żadne pole nie jest ogarnięte. O litości. Dodaj do kolejki. Kuter dwie tury. Zróbmy go. O, jedno chciałbym tu właśnie. A drugie gdzieś tu. Ojejku, zaraz będzie mnie pytał, jak się ruszyć. Bo pola się najdą na siebie. Jest takie słowo? Jak najdą na siebie? Taki zwrot w zasadzie. Chyba jest. Tia, jedną bombkę damy tutaj. A jakże, proszę pań. Noż litości to, że... Bez komentarza. Nie to chciałem zrobić przecież. Nie, no idę spać. Późna godzina tak naprawdę. Zawsze mogę na to zgonić. I to jest całkiem dobra wymówka. Gdzie te bombki atomowe? Bo tu były dwie. Ale ich już nie ma. Za trzy tury całą mapę odkryję. To też jest dobre. Dobra, lećmy dalej. 41 na minusie. Troszkę niefajnie, ale sam Londyn będzie trochę złota generował, tak myślę. Niebawem go też przyjmę do siebie, tak myślę. Bo ilu ludków się uchowało? 14. No to ładnie. No to ładnie. A tutaj co mi gra chciała pokazać? Ta bomba mnie tu wkurza niemiłosiernie. Oho, chłopaki tutaj wsparcie wysyłają. No niech się napierniczają, niech się napierniczają. Ta i głupia wojna mnie trochę martwi. Ja bym w ogóle nie chciał, żeby Portugalia zdobyła Wellington, bo ja to miasto chcę wyzwolić. Także tutaj bitwa pod tym miastem w ogóle mi się nie podoba. Dobre jest tylko i wyłącznie to, że tracą jednostki. Jedni i drudzy. No ale rozprasza też, kurczę. Ode, jak widać. Aha, bomba atomowa zaraz pójdzie na Portugalię. To nie jest dobre. No, żeby ten głupek jeszcze mnie nie zaatakował. Z zaskoczenia. Ojejku, bo to jest szalone. Minus 50, kurde. Dwudziestu dwóch ma? A, bo mi przechwycił tamto, kurde, to żeby on tego zaraz dyplomatycznie nie wygrał. Pewnie się wkurzy. Ale cóż poradzić, życie. Biorąc pod uwagę, jak ta giera wygląda, idę po zwycięstwo naukowe. Czyli potrzebujemy jeszcze tego. I tego. O, no to bez, do zrobienia bez kłopotu większego. Aha, tak robimy. Bo nie chciałbym, kurde,
przekozaczyć, przedspaniaczyć. Zróbmy schron, gdybym jakąś bombkę wyrwał przypadkiem. Tak by mogło być przecież. Idźmy ciągle jeszcze w te bombery takie. Może się to przyda, może nie. Może i w Londynie bym jednak zostawił ze dwa. A zostawię na wszelki wypadek. Ojejko, i tak się na Japonię szykuję. Ale troszkę wolniej niż planowałem to wcześniej. Dobra, jaką jednostkę wy mi tu każecie ruszyć? Taką. Dobra, zobaczcie ile tego gówna, ja pierniczę. Nie chciałbym się z tym wariatem bić. Hono tutaj, Sulejman. No, ciągle się przyjaźnimy. Ciągle się w ogóle tutaj oficjalnie wspieramy. A nieoficjalnie to wiadomo, że nie. Dobra, pójdę na tego Japończyka, ale zapierniczam do zwycięstwa naukowego. Bo bez tego... takiego mojego ustalenia priorytetów, to niewykluczone, żebym się... no, montował w porażkę jakąś. Myślę tak, kurde, nie wiem co gadam, bo myślę, snuję w głowie plany, układam tę grę. Ale nie no, atak na Japonię tak czy siak w dobrym momencie będzie mi się opłacał, czyli ja tę armię tutaj mieć muszę, ale osłabienie Japończyka sprawi, że wzmocni się Sulejman i jakby eliminuje Japończyka albo zmiażdżę jego no, jako taką względną potęgę. No to Sulejmanowi zostanie kto? No ja. Mnie zaatakuje. I jakby to rozsądnie dobrze zrobił, to by mógł nawet atakiem jądrowym na te moje rdzenne miasta przerwać. Przerwać. Na moją drogę do zwycięstwa naukowego. Ja pierniczę. Najlepiej to by się było chyba w tym momencie ufortyfikować wokół tych ziem. I zmierzać do zwycięstwa naukowego, budować te komponenty i tyle. Ale to by trochę nudne było. To spróbuję tego nie zrobić. Spróbuję zagrać jak retard. Ostatni świr. To jest taki plan. Głupawy, ale ciekawy. No dobra, i tego ziomka wyślijmy tam, gdzie był. Czyli był tutaj. Lecisz? No, przyleciał. Dobrze, to następna tura. Rozproszoną mam tę armię, jak widać. Te moje bomby atomowe też rozpraszał będę. I jak będzie tylko okazja, żeby zgłosić traktat o nierozprzestrzenianiu broni atomowej, to jak najbardziej planuję to zrobić. I zmierzać do zwycięstwa naukowego. Ale ja to tam się rozdrabniał nie będę, tylko w miarę szybko, niemal jednocześnie w tych moich najbardziej produkcyjnie silnych miastach zrobić wszystkie potrzebne komponenty. Tak zawsze robię i tak też się zrobię teraz. Ale to chyba już się powinienem do tego szykować, tak mi się wydaje. Liczę sobie w głowie. Tak, no, już zacznę robić ten pierwszy komponent. Lubiłem rozwiązanie w Cify 4, bo tam można było wysłać kosmolot niewyposażony w optymalną ilość silników i takich tam rzeczy. Tam chyba tylko o silniki chodziły. Tak, o silniki chodziło. I ten kosmolot leciał na Alpha Centauri chyba dłużej. No, ale wcześniej go wystrzeliliśmy. I trzeba było wytrzymać te... określoną ilość tur do momentu przylotu takiego kosmolotu do określonego układu gwiezdnego. Tutaj niestety klika się i się wygrywa. Tamto rozwiązanie w Civ 4 było lepsze, ciekawsze i takie miało w sobie właśnie taki dreszczyk emocji. I można też było oczywiście poczekać
i zrobić optymalną ilość silników i wtedy taki kosmolot leciał szybciej. I to też była taka ciekawa rozkmina, co się bardziej opłaci. Także kurde, to było takie fajne. Szkoda, że już tego nie ma, no ale niestety, tak to już działa. Od początku w CIF 5, jak działa tutaj. No dobra, gdzieś tutaj chyba zostawię te jednostki. O, lotnisko tutaj mamy. To ciekawe. Dobra, tutaj se czuwasz. Ty se tutaj śpisz. Stwórz wielkie dzieło. No pójdę w to dzieło. Wolałbym kurde kupca, to bym go wysłał tutaj do Mediolanu i bym wiecie co zrobił. Przekabacił to miasto. Kurde, 42, niefajnie. Niefajnie. Złoto mi potrzebne. Ogarnie się to oczywiście, ale... Dobrze by było już to ogarnąć. A się nie zapowiada. Bomba 12? Poważnie robić tu bombę? Ej, to nie jest taki głupi plan, bo ja tutaj niczego jakoś szczególnie innego nie potrzebuję. Zakaz nie zostało przyjęte. O, to się kurde nie udało i się wkurzy na mnie. To nie fajnie. To bardzo nie fajnie. To oczywiście działa tam. Dobra, spróbujmy do niego zagadać. Do mojego przyjaciela Sulejmana. O kurde, nie mam mu czego przechodzić. O, jest ten sojusz. Dawaj złoto. O, to ty pało. Dobra, dawaj 4 chociaż. 3. Weź no panie, widzisz, że tutaj biedę ja twój przyjaciel klepie. Ale gnida pierdykana. Dobra. Żeby mnie nie zaatakował przypadkiem. Dobra, w przerwie się pobawię. Spróbuję właśnie przekabacić jakieś... Państwo miasto? Nie. Miałem na myśli jakąś cipkę, żeby dała mi jakieś złoto. Poprzestawiam tutaj też. Chociaż już nie mam zbyt wiele możliwości, ale poprzestawiam jakieś tam rzeczy. Dobrze będzie oczywiście. Jak Londyn połączę, bo nie jest połączony, jak tutaj bunt się skończy za 11 tur, kawał czasu swoją drogą, to problemu z tym nie będzie, jak te miasta do siebie, no, przyłączę, że tak powiem, to też problemu ze złotem nie będzie, ale to wszystko wymagać będzie troszkę czasu. Także spoko loko, ale trzeba... Odpowiednio zarządzić czasem, który jeszcze przed sobą mam. Bo ja mam wszystkie narzędzia do tego, żeby tę gierę wygrać, ale nie mogę niczego zrypać. I to jest myśl na zakończenie tego odcinka. Tu będzie giełda, to się ogarnie. Nie, dobra, ja to ogarnę. Dobrze będzie. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cho.